Hej, siemaneczko, z tej strony Gilon i to już jest trzeci odcinek z Gilonowej Masakry. Dzisiaj dokończymy sobie nasz dom. W sensie zrobimy tutaj podłogę, zrobimy magazyn i zmienimy tutaj podłogę, ponieważ myślę, że tutaj będzie spoko podłoga i ta będzie spoko podłoga. Oczywiście musisz zostawić suba i łapkę w górę, a ja już tutaj będę budował. Czytałem ostatnio właśnie komentarz, bo Yuki napisał, że przynudzam. A to tylko z takiego względu, że po prostu jakby wcześniej nie mam napisanych tematów i tak dalej. Ja po prostu, jak już się jeszcze raz odniosę do tego, że ja po prostu robię je for fun i to co mi przyjdzie po prostu na myśl, to zrobię, nie? Jak coś, to podłogę sam wymyślałem i mi się podoba ogólnie. Także no. Jak nam zabraknie jakichś surowców czy coś, to po prostu dalej nie będziemy robić, nie? Bo też się całkowicie przygotowałem sobie jakieś, wiecie, tutaj okna i tak w ogóle, żeby porobić parę rzeczy. A tak to myślę, że ten domek skończymy dzisiaj na live, bo dzisiaj odpalam najpierw z Minecrafta taki dłuższy live'ik, a później lecimy na Minecrafta zobaczyć ten evencik i w ogóle nowy sezon, bo no wiadomka, że Gilan i nowy sezon to zawsze, no nie? No. Także ja już się nie mogę doczekać na ten sezon i mam nadzieję, że w końcu coś fajnego dodadzą w sumie. Coś fajnego. Bo tak to ogólnie jakieś mechy, roboty dodawali ogólnie te rzeczy i to takie średnie było, no. No nie. I jakoś tak, dobra. I zrobimy sobie tak. Się tutaj myślałem, jak to zrobić i tutaj chyba myślałem. Tutaj myślałem, żeby zrobić takie coś. Nie wiem, czy to jest spoko, czy nie, ale ja myślałem na takim czymś. A to totalnie w podłogę nie wchodzi. Chyba, że inną podłogę zrobię w sumie. Ale jaką by to podłogę dać w sumie? Albo zróbmy, ty właśnie, zróbmy zwykłą szachownicę, co? Dobra, go zwykłą szachownicę zrobimy w sumie. Chciałem taką podłogę, mi się podobała, ale w sumie teraz tak po dłuższych zastanowieniach to nie bawmy się, tylko zrobimy normalną szachownicę i tyle. To będzie ładnie wyglądać. Się kilo w sumie skończy zaraz, kurde. Okej, tutaj cyk i kilo robimy. I cyk. Aha, w ogóle miałem DPI w myszce zmienione, pokrzęp. W ogóle oglądałem fajne odcinki dzisiaj z tego. Dużo osób teraz robi po prostu nostalgię z innych sezonów i w ogóle. No szczerze powiem wam szczerze, że ja to gram w Fortnite już ponad rok. Półtorej roku w sumie gram w tego Fortnite'a i no ja już powiem szczerze, według mnie jestem dobry w tą grę. Ostatnio nawet jak grałem sobie z takim pewnym widzem, czyli Kubłaszem, którego mocno pozdrawiam. Teraz on dużo na streamach siedzi i w ogóle, także no. I za niedługo będziemy rozdawali jakieś 3 bronie 130 dla jednej osoby, plus dam jednej osobie moda. To już będzie niedługo. Nie zdradzę wam jeszcze kiedy to będzie, ale to już będzie no, w najbliższym czasie, nie? Kiedy dokładnie to nie mogę powiedzieć, ale wiedzcie, że będzie. I tam już jakieś początki magazynu będziemy robić, nie? Coś takiego. Jednak nie wiedziałem też, jak tą podłogę jednak zrobić, bo już mówię, jakoś to na odcinku wyjdzie, no i wyszło, że lepiej zrobić szachownicę i się nie bawić po prostu w jakieś nie wiadomo co, nie? Sorry za to, ale jakimś najlepszym budowniczym w Minecrafcie nigdy nie byłem, ale lubiłem strasznie robić w swojej jakby kompozycji i w swoim takim upodobaniu i dla mnie to było ładne, a dla innych to mogło być brzydkie, nie? I robimy najzwyklejszą na świecie szachownicę, którą dużo osób lubi robić i nie! Ja cię kręcę, słyszałem już tego creepera. Ja. Jaki żal. Dobra, creeper mi wybuchł. Serio? Serio. Następny.
idę po Derta, bo tak staka. Albo na E2 i tą wiedźmę zabiję. Kurde, z nim mogła... Jasnopu dała, co? Nawet jeszcze nie byłem w Netherze, mam jasnopu, upokrzał. Bo w ogóle też muszę szybko zrobić ten magazyn, bo już jest tak mało miejsca u mnie w ogóle w skrzynkach. No i nie mam ogólnie za dużo skrzynek porobionych, że za niedługo tego miejsca nie będzie w ogóle, nie? Kurde, no szkoda, że rozwaliła to tu. No! Okej, nie komentujmy tego. Największy niefart na odcinku. Zaraz mi set padnie, jak widzicie tutaj już. Hełm sobie nowy już robiłem, nie? Ale kurde, całej zbroi sobie nowej nie robiłem, a za niedługo jak pójdę na jakąś wyprawę i nie będę miał zbroi, bo mi ją rozwalą, no to nieźle będzie. Ja cię kręcę, dobra ty. Idę na to łóżko, idę się przespać, bo w nocy ty się boję, że mnie jeszcze jakiś creeper znowu wybuchnie. Miałem już teraz swoje łóżko, aha. Byłem za daleko, żeby pójść do łóżka, pokrzęp. Także nieźle. Dobra. Robimy dalej tą szachownicę w sumie. Okej. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. To tyle i damy sobie już od razu tą brzozę, żeby była. Gdzie ten bloczek? Aha, dobra, wszystko to mam, nieważne. Chyba z tego co widzę, to już na całą podłogę mi chyba nie starczy tego bloczka. Już tak widzę w sumie. No cóż, to się na live w sumie dokończę. Na razie to chciałem wam pokazać, jak to będzie mniej więcej wyglądać u mnie domek. Chociaż... chociaż wam powiem, że spoko to wygląda. Jak coś, to przed chwilą wyciszę na chwilę dźwięk, bo był taki szum po prostu i chciałem to wyciszyć, żebyście tego nie mieli. Dobra. Ale też od początku nie wiedziałem, jaką tą podłogę zrobić, ale w sumie szachownica to jest najlepsza podłoga, jaka może istnieć w ogóle. Podłogę to się najlepiej robi, nie? Też ćwiczę coraz bardziej tego Minecrafta, budowanie i tak dalej. No i w sumie spoko mi się w tego Minecrafta już teraz gra. Teraz tak naprawdę na tym etapie to już tak lubię grać w tego Minecrafta już tak naprawdę, nie? Już teraz sam myślę, żeby po prostu grać w niego. Czy znaleźć sobie czas i w niego grać. Ale teraz też zacznie się Fortnite, czyli mniej będzie Minecrafta, czyli że odcinki z Minecrafta będą się pojawiać tam chociaż raz w tygodniu albo dwa. Ja się postaram o to, ale na pewno Fortnite będzie na pewno częściej teraz na live'ach i ogólnie jakieś odcinki z niego będę chciał zrobić. Bo zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. No jestem tak naprawdę się napaliłem na ten nowy sezon, że nowy nawet nie wiecie. Ja teraz specjalnie jeszcze robię dla was odcinek z Minecrafta, żebyście mieli co oglądać przed sezonem. A tak to zobaczymy. I tutaj myślałem, żeby znowu dać kamienne cegły i wszystko robić z kamiennych cegieł, tylko oczywiście... oczywiście znowu nie uzbierałem niczego, przepraszam, przed odcinkiem. Jedynie uzbierałem trochę brzozy i trochę szyb zrobiłem na odcinek, a tak to się... przepraszam, ale no nie... no po prostu, kurde, nie mam kiedy tego zrobić, nie? I kurde, nie uzbierałem kobla ani niczego, żeby przepalić. No mam tylko tak mało kobla, że no w sumie co ja mogę tym koblem zrobić? No nic nie mogę. Jedyne co, to jeszcze mogę sobie tutaj zrobić te schody, nie? Też miałem dużo jeszcze tego drzewa narąbanego, bo to tam jeszcze rąbałem nie na live, tylko też właśnie poza odcinkiem to. I teraz możemy sobie tutaj kopać i zrobić miejsce na magazyn.
Czyli magazyn w sumie będzie trochę pod wioską villagerów, ale właśnie chcę koło tych villagerów, bo podobno można fajne rzeczy z tymi villagerami robić. Nie wiem, bo widziałem, że na kwadratowej masakrze dużo osób tam z tymi villagerami dużo rzeczy robiło. No ja też ten naprawa czy coś, to za expa. Nie wiem, jak to jeszcze dokładnie wygląda, bo się tak bardzo nie interesuję tym Minecraftem. Ale mam nadzieję, że coś, że jakieś fajne mi na przykład siądą tam rzeczy, jakieś właśnie te naprawy, mending i tak dalej. Jestem ciekawy tych enchantów. Po prostu teraz się uczę na nowo grać w sumie w Minecrafta, jakby nie patrzeć, nie? Dobra. I tutaj chyba znowu sobie zrobimy to, co na hardkorze, czyli z jednej strony sobie zrobimy, z jednej strony sobie zrobimy donatorów. Wszystkie pierwsze 20 donate'ów plus całą topkę tych donate'ów, nie? O, i możemy sobie teraz trochę akurat kobla nakopałem, to mogę sobie przepalić i będę miał, nie? O, i tutaj proszę państwa, wczoraj TheSide.pl wysłał mi 8 polskich pieniędzy na live'ie. Także dziękuję TheSide.pl bardzo serdecznie za te 8 zł. I mam nadzieję, że będziesz na dłużej, nie? I jak to ogólnie wygląda, to jest ogólnie top donator, łącznie wysłał już 11 zł, także dziękuję bardzo serdecznie. No i mam nadzieję, że w przyszłości może ktoś się z nim będzie wojował o tą top 1. Zobaczymy. Dobra, tutaj myślę, że zrobimy sobie takie 3 kratki przerwy. O, tutaj takie 3 kratki. I tutaj już będzie ten magazyn. Magazyn chcę zrobić mały pokój, ale bardzo dużo skrzynek, ponieważ chcę trochę zaoszczędzić na tym, bo no bo jednak się te magazyny na innych światach miałem tyle przestrzeni wolnego w środku, a na bokach to było. Myślę, że tak 2 kratki tu wystarczą, nie? Coś tu się ogólnie wykombinuje, jak to będzie jeszcze wyglądać. Ale myślałem, albo na 3 zrobimy, bo myślałem, wiecie nad czym? Żeby ściany zrobić tak, już wam pokazuję. Wait. Żeby zrobić tak jak tu, tylko tutaj jeszcze dać to drzewo. A między tymi dać po prostu tą cegłę, nie? O. I tutaj też o tym samym myślałem. I dla mnie to tam spoko wygląda. Okej. To wykopmy tutaj w sumie jeszcze miejsce na ten magazyn. Czyli tu jeszcze jedną kratkę trzeba wykopać. To w sumie nawet obszerny będzie ten magazyn. Oczywiście wszystkie rzeczy, które najpierw będziemy musieli na live dokończyć z Minecrafta. No, wrzucę ten odcinek, nie wiem, gdzieś po 13, no to o 14-15 stream będzie, no to najpierw sobie zrobimy Minecrafta, trochę pogramy, a później jak już będzie tak 17-18, to pójdziemy sobie w Fortnite, żeby trochę potrenować, a później już wiecie, a później już normalnie grać, nie? Znaczy właśnie będę musiał te wszystkie itemy przenieść do magazynu, no i w ogóle, nie? Okej, tutaj jakiś kamień już mamy. Także w sumie kamiennych cegieł mam już trochę. A, no jeszcze te szyby najpierw jeszcze porozstawiajmy. W sumie to dobry pomysł już, żeby te szyby porozstawiać, żeby mieć już szyby. Żeby nam żaden tutaj mobek nie przeszedł. Zapomniałbym o tym. Tak szczerze to już mi się dopiero teraz przypomniało, że mam szyby w ekwipunku, żeby je porozstawiać, nie? Okej. Tutaj jest w sumie już będzie gotowiec cały dół. Nie wiem ile tej szyby mi będzie potrzebne, ale zrobiłem w sumie dużo tej szyby. I nie wiem czy jeszcze. No jeszcze raz, nie, no to na spokojnie starczy. Okej. W sumie nie wiem jeszcze jak nazwę ten odcinek, ale. Ale w gwiazdkach na pewno dam gwiazdka, największy niefart gwiazdka. Tyle. Dobra, to jak dół mamy skończony, to jeszcze górę tu zróbmy.
Nie, no ale chyba tam dokończamy dom, taki nazwa odcinka będzie. W sumie już trzeci odcinek, no to nie wiem ile odcinków, ale chcę coś zrobić tak do 100 odcinków. Nie wiem, czy tyle mi wyjdzie, czy nie wiem, czy szybciej się uwinę, bo ja szczerze to bardzo szybko tutaj robię wszystkie rzeczy, czyli idę do Netheru, mam tam jakieś rzeczy z Netheru. Ja to szybko te rzeczy robię, także. No dobra, już muszę wziąć crafting. Już muszę sobie skraftować następne szyby. Dobra, tyle starczy. Znaczy tak, czy siak, zanim ten dom jeszcze skończymy. Dom to jest w sumie główna rzecz, z której muszę zacząć i ją skończyć, nie? Tutaj, dobra. Tutaj wykopiemy. I mówię, to będzie mały magazyn, także ile? Dotąd myślę. Myślę, że dotąd to nawet już będzie spoko. Większy chyba magazyn nie będzie potrzebny. Bo też nie wiem, ile będę miał tych surowców na tym świecie, nie? Ile tutaj będę grał. Ale na pewno się w przyszłym tygodniu nie spodziewajcie jakiegoś live'a z Minecrafta czy coś z Minecrafta. Jedynie dzisiaj Minecraft na live'ie, a tak to nic. A tak to z Minecraftem możemy się na tydzień pożegnać. Jedynie odcinek może gdzieś być w tygodniu jeden, jak nie wiem, jak coś robimy. Załóżmy jakąś stodołę budujemy czy coś. No tak naprawdę nie wiem, co można robić na tych odcinkach. Nie, jeszcze zobaczę, co inni nagrywają i w sumie coś zrobię podobnego. Nie takiego samego, tylko coś podobnego, nie? O, może zrobimy. Ale ja mam pomysł. Zrobię taką dużą farmę owiec. Sfarmię dużo wełny i zrobię mój napis Gileon i na przykład subujcie. O, i kod w sklepie Hafty Mormolada. O, to będzie dobre. A, no i przypominam wam o kodzie w sklepie Hafty Podłoga Marmolada, ponieważ im więcej osób będzie miało ten wpisany kodzik, to ja wam mogę za niedługo może jakiś konkursik zrobić na coś czy coś. Wiecie, o co chodzi. Lub po prostu. Ale po prostu, żebyście wpisywali. Po prostu, jak mnie lubicie i chcecie mi jakoś wspierać, to właśnie kodzik Hafty Podłoga Marmolada. A jeśli ktoś by miał na przykład jakieś, nie wiem, jakieś pytania do mnie czy coś, to też zapraszam na Discorda, będzie w opisie. Jakby miał jakieś pytanie, czy na przykład ktoś by chciał ze mną nagrać odcinek, czy w sensie ja wystąpić u kogoś czy coś, to ja chętnie mogę u kogoś wystąpić na odcinku. Bardzo proszę. Bo ja ogólnie lubię u innych występować, nie? Dobra, dokończymy ten magazyn i w sumie już skończymy sobie odcinek. Bo już w sumie te odcinki wszystkie mają po 20 minut, no ale potrzebne mi jest po prostu 20 minut na odcinek, żeby coś w nim zrobić chociaż, nie? Bo w 20 minut bardzo dużo rzeczy trzeba robić. Znaczy w sensie chodzi mi o takim, że w 20 minut da się dużo rzeczy zrobić, nie? Dobra. Tutaj już tak naprawdę ostatnie tutaj drzewa będę stawiał. Dobra, tutaj jeszcze to wykopiemy. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Cyk. Dobra, to sobie stawiamy drzewo. Tu cegłę. Cegłę i dobra, i tu cegłę. No i w sumie co? Magazyn tutaj dookoła zrobiony. Jeszcze tu się jakąś podłogę zrobi czy coś. I tutaj normalnie sobie zrobimy. Normalnie tutaj sobie zrobimy magazyn. Tutaj będzie większość rzeczy, nie? O, idealnie to jest w sumie tak zrobione. Nie wiem, jeszcze takie schodki dodam. Tak jak tam, bo to tak ładnie w sumie wygląda. O, cyk, 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 cyk. O, proszę bardzo. No i w sumie jakąś się tu podłogę zrobi, skrzynki, i w sumie będzie spoko magazyn. Dobra. No to ja w sumie, widzowie, ja się już będę z wami powoli żegnał. To byłem jak Leon. Zostawcie suba i łapeczkę w górę. Wpiszcie kod w sklepie Hafty Podłoga Marmolada w opisie będzie. I wbijajcie na Discorda też w opisie. No i wbijajcie na dzisiaj na live'a na nowy sezon. Także ja się z wami żegnam. Siema.